pierwszy trening na wyjeździe w Rotterdamie. Jesteśmy w hotelowej siłowni, tuż obok kursu, po kursie na trenera personalnego. Druga edycja, bardzo dobra frekwencja, wprawdzie mniejsza niż za pierwszym razem, ale mamy bardzo dobre warunki i mieszkamy praktycznie w miejscu, gdzie prowadzimy kurs. Bardzo dobra sala wykładowa. Jest ze mną Piotr Chłomienny, który poprawił formę na wiosnę, dokształca swoje techniki treningowe. Postanowił być też na kursie jako słuchacz, wolny słuchacz, także bardzo mnie to cieszy, że idzie wszystko tak, jak chciał, sam zaplanował do wakacji. Ja z Robertem Nowakiem trenujemy ramiona. Trening łączony, tak żeby troszeczkę nam mniej czasu zeszło. Lekko się kimnęliśmy po zajęciach. Pierwsze ćwiczenie francuskie do czoła ze sztangielkami. Głęboki ruch, pełna amplituda ruchu do uszu z wyprostem na końcu, czyli taka, można powiedzieć, akcentacja jeszcze na boczną głowę. Tutaj Robert trochę mało te nadgarstki wywija na końcu w stosunku, tak jak ja robiłem. No nie powiem, że jest źle, ale na pewno większe zaangażowanie tej bocznej głowy jest, jeżeli się te nadgarstki bardziej wyprostuje. I później bicepsy stojąc oburącz. Ja akurat robiłem, Robert chyba nie załapał. Nie załapał. No też inne wygięcie tutaj nadgarstków. Ja robiłem bardziej w stałym takim, można powiedzieć, poziomie sztangielki, co jest dużo cięższe, no i taką bardziej ma wpływ na rozwój wyszczytowania bicepsu. Następnie ściąganie wyciągu, dość duży ciężar, tak można powiedzieć, z negatywnym kontrolowaniem w ruchu wstecznym. Tutaj te wyciągi, powiem szczerze, są to maszyny Gym 80, na pewno mają około 30 lat, ale chodzą tak perfekcyjnie, że życzyłbym na każdej siłowni, żeby maszyny w ogóle nawet w nowości tak pracowały, a już nie mówię, że po takim czasie, bo to jest raz, że sprzęt jest utrzymany, że jest bardzo czysto, a dwa, że jeszcze wszystko chodzi w sumie poza jedną maszyną, której się tam chyba pas lekko poluźnił. No i łączymy to z modlitewnikiem tutaj na takim dość mocnym kącie. Na stałym ciężarze, więc tam triceps robiliśmy progresywnie, a biceps to już na jednym poziomie. Następnie nietypowa maszyna, taka do imitacja pompek na poręczach, że musiałem się lekko wsunąć, tak, ale bardzo wygodnie, jeśli chodzi o fazę końcową. Plus, tam zaraz będzie widać. No dobrze, tylko troszeczkę dla mnie te rurki były za grube, żeby tak sobie te ręce dopasować. Jednak bardziej wolę coś objąć i trzymać, niż napierać tak z góry, bo mam wrażenie, że jednak się pośliznę. I tutaj motkowe utrzymanie hankielek z zatrzymaniem w górnej fazie. Taki ciężar gdzieś 24 kg. Tu ciężar niezmienny, więc podobnie jak na modlitewniku ze stałym ciężarem, tak na dopompowanie. Wszystkiego po 4 serie. Robert dotrzymywał kroku. Ma inne techniki, troszeczkę krótsze ruchy. Wiadomo, że dużo podpatruje też, że ze mną ćwiczysz któryś raz. Ja raczej jest zadowolony z obrotu sprawy, zawsze jest zlany, potem mówi, że jak sam ćwiczy, to nie może do tego doprowadzić. No mamy wysokie tempo, no generalnie ja nie odpoczywam na treningu, nie bajdurzę przez telefon. Jedyne co, to może te przemieszczanie kamerki tylko mnie dekoncentruje, ale tutaj to akurat sprawia przyjemność.